Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Nie widzimy się w grze Loop Hero. Więc tak, bez zbędnego gadania czy coś, robimy coś, o czym myślałem wcześniej, czyli dzisiaj farmimy mocno, bo potrzebujemy jeszcze dużo tego. Ewentualnie oczywiście na inne rzeczy, jak tu chociażby. A, przepraszam, to już mogę zrobić. Dobra, no ale wiecie, farmimy. I w dalszym ciągu chcę potwierdzić swoje przypuszczenie, że dostajemy to z magicznych wrogów, typu książki magiczne, wampirzy magowie i tak dalej. Tak więc, nie to. Szybko supply. Nie możemy więcej rzeczy. Jaka szkoda. Mamy coś jeszcze przeciwko wampirom? Chyba niekoniecznie. Więc, dobra. Raczej nie będzie to wszystkie potrzebne, ale jak widzicie, co? Trochę tego jest, dobra. Ekspedycja. Taka ciekawostka, ostatnio sobie właśnie razem na ekspedycję nekromantom udało mi się pokonać kapłankę. Na farcie wielkim, ale tak, dobra. Więc co, dzisiaj nie wiem, kto będzie miał największe szanse przeciwko, powiedzmy, przeciwko właśnie magicznym kreaturom. Na pewno nie on, bo to ignoruje pancerza. Wojownik polega na pancerzach. Powiedzmy, że zacznę od nekromanty tym razem. Na nekromancie biorę kryptę. No powiem wam szczerze, coś tak czuję, że krypta jest lepszym wyborem. I tak, co by tu jeszcze zrobić? Oblivion standardowo, las tak, pustynia, inne rzeczy tak. Middle mogę odpuścić, chociaż nie, no dobra, to daje żywność. To daje kamień, którego mamy dużo, ale dobra, też zostawię. Coś jeszcze takiego dorzucić. Na pewno muszę wampirów. Zboże? Nie wiem. Bagnam w sumie mógłbym, bo dawno nie stosowałem. Nie wiem, co jeszcze. Nie wiem. Chyba w ten sposób być dobrze, jeszcze na wszelki wielki wezmę te, jak to się nazywa, pajaki i lecimy. Będę tego żałował definitywnie, ale okej. No, w dalszym ciągu nie mam żadnych bonusów ani nic. No niestety. I nawet nie wiem, co w sumie miałbym powiedzieć na ten temat. Więc tak, super, super start. Plus jeden do maksa szkieletów. Bardzo dobry. Co prawda prędkość wyzwania i inne takie rzeczy to jeszcze pozostawiam dużo do życzenia, ale no, nie chcę narzekać. I co tu mamy? Craft fragmenty. Bardzo przydatne, ale niestety nie w sytuacji obecnej, bo obecnie potrzebujemy time fragmentów, które domniemanie powinny wypadać z magicznych wrogów. Z mojego doświadczenia nie chcą wypadać nawet z takich przeciwników, więc no. Nawet nie wiem, jak one istnieją. I tak, wiem, że mam tutaj takie dwie rzeczy, ale jako, że stosujemy, powiedzmy sobie szczerze, rzeczy typu właśnie poleganie na bibliotekach, żeby coś osiągnąć. Słabsze karty chciałbym zostawiać. Wiecie, całkowicie wyrzucać, rezygnować. Niech po prostu one siedzą po to, żeby je wymieniać w bibliotece szybko na inne karty. O proszę, książka. Więc no. Nic, co jest po mniejszej jakości, nie postawimy. Wiem, że może to wydawać się trochę głupie, bo spowolni mocno moje farmienie czegokolwiek i w ogóle, ale taki mam kaprys. Nic na to nie poradzę. Plus, na pewno przyspieszy to wywołanie bibliotek. Dobra. O, niestety najlepsze miejsce na trzy użycia się zużyło. To tutaj, niech będzie dwa przynajmniej. A kolejne pajaki tutaj. Tutaj też mogą być trzy, ale no. I mam coś dobrego teraz. O, kolejne bagno, niech będzie polana. Na obecny moment pasuje, bo liczę, żeby było nas tak potrzebne. Ale nie ukrywam, trochę to niepokojące, że w sumie jest etap, który jest, a nadal nawet nie uświadczyłem, jak to się nazywa. Pojedynczego talizmana. Długa pętla. No ja dalej pewnie nie mam, wiecie, te sprawy. Co? Dobra. Przynajmniej mimo tego, że nie mam, co czuć, że wrogowie atakują szkielety, nie mnie. Więc może jeszcze uda się przeżyć. Książka gorsza, dobra. Polany. W sumie mógłbym je użyć, mam już trzy karty, które inne bym się wymieniał w bibliotece. I kolejne plus jeden do szkieletów, dobra. To w takim razie polanki tam. Dają mało żywności, ale zawsze coś. W szczególności, że takie kawałki żarcia wcześniej czy później na pewno zaowocują w rozroście ilości żywności w obozie. A no, niestety dużo jej potrzeba.
Chociaż tak, bardziej niż żywności, to na obecny moment potrzebuję tych właśnie astral fragmentów. Oraz ewentualnie, jeszcze nie ukrywam, przydałoby się dużo metalu. Quality inne rzeczy, ale zmniejsza o jeden max szkielety. Nie no, muszę to zrobić. Tak się cieszyłem, ale trudno się mówi. I proszę, quality już się wykazało. Fiket, dobra. Pierwsza karta porządna do postawienia, do buffowania moich możliwości. Co prawda pojedynczą kartą dużo nie osiągnę, ale... Nie ma co marudzić. Ważne, żeby mało prędkości ataku wzrastają inne takie. I tak, dobra. Talizmana nadal nie ma. Szam amuletu, talizmana, no wiecie o co chodzi. Karty nadal wychodzą te niższego gabarytu, że tak to nazwę. Więc nie ciekawie. Ale ta, przynajmniej szkielety są delikatnie lepsze. Ale już nadal, pętla trzecia, poziom 1.19, co nie jest niczego dobrego. Dobra, nie było tematu. Książka ta jedna, jedyna zmieniła już wszystko. Jest teraz w miarę dobrze, jak na mój gust. I wychlał miksturę z nieznanych mi przyczyn i powodów. Ponownie, dobra. A tutaj, może tutaj jest najmądrzejsze, ale niech będzie. I tak. No nareszcie! 60 magicznego życia, no. Ileż można takie rzeczy prosić? Dobra. To bym postawił tutaj, bo w sumie czemu by nie. Polanka nadal tu czeka na swoje góry, które lada momentem nastaną. I proszę, góry jeszcze fiket. No, mówiłem, że polany czekają na swoje góry i nagle góry się pojawiły. Okej, super. A, ruiny. Mocne ryzyko, ale niech będzie, tak. Przemiana. Przemiana. I przemiana. Czyli kulki przemiany oraz inne rzeczy. Jakby to jeszcze miało znaczenie, co? Fiket, czyli znowu 2% szybsze przywoływanie szkieletów. Wiem, że biedne, ale z czasem to się rozwinie bardzo. I cek. W dalszym ciągu powtarzam, chcę szkielet tych wampirzych magów. Nie wiem, czy to jest rozsądne podejście. Ale chcę po prostu wam pokazać wampirzego maga w końcu. To jest pierwsza rzecz, bo w sumie nie pamiętam, czy pokazałem, czy nie. A druga, chcę sobie dla pewności samego siebie sprawdzić, czy naprawdę wampirzy magowie dają te fragmenty, czy jakoś w inny sposób go gdzieś znalazłem, nawet nie wiem gdzie. Teraz po prostu omylnie przypisuję to do wampirzych magów. Okej, kolejna planka, super. Coraz więcej żywności, coraz więcej drewna, kamyk. Dlatego oczywiście to, czy mi najbardziej zależy, jak nie było, tak nie ma. Smutne. Ale co poradzę. Żywność, kamienie i inne tego typu rzeczy to są surowce podstawowe. Ja tu mówię o jakimś chyba bardzo specyficznym. Skoro tak rzadko go widuję. Ale dobra, kogo ja szukuję, rzadko widuję. No, raz go w ogóle widziałem. I tyle. Oczywiście, że to. Teraz mam potencjał, żeby już próbować się stakować jeszcze bardziej. Jeśli że rzuciłem się zwiększa za każdego wroga, to jeszcze za każdego szkieleta zwiększają nam się inne. No, zwiększa nam się pancerz magiczny. I tak, quality, wszystko mniej o jednego szkieleta, dobra. Quality teraz jest o tyle dobra, że wydaje mi się, że nawet jeśli już będą jakieś niewielkie problemy, to przynajmniej szkielety będą wysokiej jakości. Więc no. Tak, można już spokojnie bić, zabić, cieszyć się z tego, że cokolwiek wychodzi. Co my tu mamy? Tyle samo poziomu. Nie daj quality. Więc ja podziękuję temu wszystkiemu. I teraz tak. Starożytna półka? Mamy to? Nie jest to nic takiego, wiecie, wielkiego, ale zawsze przyjemne. Przynajmniej tam plus kilka HP powinno być, jeśli się to aktywuje. W tym przypadku miałbym plus 4. Zmiana niby niewielka, ale z drugiej strony, jakby tak o tym pomyśleć, to może akurat by się okazało, że to 4 HP mnie ocaliło przy starciu z bossem. Coś. Nie, żebym próbował go teraz upolować. Naprawdę, żeby nie było, ja teraz poluję na wampirów. Wampirów, magów i inne takie. No i po części też na pancerz energetyczny, magiczną zbroję, jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi.
który mam naprawdę niewiele. O, kolejny wampir. Długa okazja na wampirzych magów. Jak tylko biblioteka się już rozwali. A, no to jeszcze trzeba trochę czekać, bo 8 kart jeszcze tam można wymienić. Proszę. Za chwilę będzie drugi kamień, 2 drewna już jest. I to jest dobry wybór. Dziękuję, gra. Kolejne góry. Wszystko po prostu, jak widzicie, się tutaj robi pomału, rozwija, poszerza. No, u mnie jak było kiepsko, tak jest kiepsko ze sprzętem. A, i właśnie, mamy skrzynkę przy dwóch innych wrogach. Okej, okay. Nawet nie wiem, co się stało, ale okej, okay. Ta skrzynka jakoś się jakby ulepszyła. I mamy ducha? Ducha. 4 przedmioty. Dobra. Najpierw szybko ustawiamy to, co jest dobrej jakości. I teraz co my tu mamy? Tam jest 3,09, tutaj łącznie jest 2 coś mniej. 2,5 nie. Mniej pancerza, więcej quality, jakieś inne efekty, a tutaj... Więcej quality o 1%. I wiecie co, to może też być strasznie głupie, że zmniejszy ten pancerz, magiczny jeszcze obronę. Ale będę to, ale to zatrzymam na dłuższą chwilę właśnie. Może okazać się naprawdę cenne. Dobra, polana i dwie góry. Więc ciekawa sprawa. Dobra, biblioteczka. Niech będzie tutaj, w czemu nie. Pole walki tutaj. Tak. Góry. W taki piękny sposób. To chyba niech idzie tam. I tak nie mam za bardzo miejsca. Kokon pajęczy, a poczekam. Góra i tak, to super. Polanka tutaj. Góra tutaj. I co jeszcze, jakoś to idzie. Jakoś to idzie. Okej. Osady. Zaraz to eksploduje, więc przy tych wampirach nie wiem, czy chciałbym stawiać osady. Gule plus wampirzy mag, bo szczerze mi się naprawdę źle kojarzą, więc... Pozwólcie, że póki co zrobię to w ten sposób. I jeśli będę miał kolejnych wampirów, to może nałożę ten efekt. Ale dopóki nie mam... Dobra, jednak to będzie jeszcze lepsze. To też warto brać pod uwagę. Ale wracając. Jeśli będę miał kolejnych wampirów, może dorzucę tam. Żeby nie było. Będę się cieszył tym, że po prostu się udało. I w ogóle. Ale tak, póki co wolę mieć zwykłe wioski bezpieczne niż męczyć się z gulami plus wampirzym magiem. I powiem wam szczerze, pamiętam, że właśnie na tym padłem po raz pierwszy, jak tam miałem do czynienia właśnie z wampirzymi magami. I nie chciałbym tego powtórzyć. Zobaczmy to tutaj. Ma więcej quality. I tu, czy jest coś dobrego? Nie, tutaj... Muszę może dać trochę więcej. Tak, zdecydowanie daje więcej, więc tak. Rezygnujemy z jednego szkieleta. Właśnie, bo to pozwala mieć tylko 3. A 3 to i tak jest niewielka ilość. No więc tak. Wiem, że na pewno mógłbym osłabić sytuację tutaj, stawiając więcej bagien w obszarach. Tylko czy to jest konieczne? Nie, chyba nie. Spróbujemy tak jak jest. Wiecie co, 2 szkielety to może być za mało, czyli niby fajna książka. Zachowam na pewno sobie tak bliżej, żeby dopilnował jej, żeby wiecie, tak łatwo upadła. Ale nie sądzę, żebym na 2 szkieletach był w stanie sobie poradzić. Dobra, i co my tu mamy? Okej, okay, zostawianie części zapasów, super. Początek lupa 3 wzmocnione szkielety. No, albo drugie myśli. Wezmę drugie myśli, bo może to będzie coś lepszego. Dobra. Dobra. Wszystkie obrażenia, które są mi zadawane, będą porównie rozdawane też na moje szkielety. Znaczy mówiąc, szkielety będą mi częściej padać, ale ja będę miał dużo lepszą przeżywalność. Może ryzykowne, ale... Dla mnie to jest dobry wybór. Dobra. Szybciej gra. Oczywiście, że musiał uciec. Bo jakby inaczej. Gdyby się okazało, że nie ucieknie, to po prostu było niemożliwe właśnie. A, dobra, oni mają tą zdolność, bo już powiem wam szczerze, że sobie zapominam, jaką zdolność dostaję.
I tak. W sumie. Powiem szczerze, że wampirzy mogą być groźni już na dwójce, jak raz ich odkryłem. A tutaj może być jeszcze gorzej. I dobra, ten perk jednak chyba nie był aż taki dobry, jak tak myślę. Chociaż... nie ma co jeszcze takiego wielkiego znaczenia, wiecie, nawet co się będzie mi padać, troszkę ja to trudno jakoś to przeżyję. Dobra. Nie mam żadnej góry, więc niech będzie tak, żeby planka była przynajmniej. Przy okazji metamorfoza. Super. Wszystko po prostu dostaję, tylko nie mam tego, czego potrzebowałem najbardziej. W moim mniemaniu. Więc no. I w sumie niestety wiem to, że ten odcinek może być przez to taki niejaki, że skupiam się na tych wampirach na dono, a nie na tym, co powiedzmy ma sens rzeczywisty, czyli na bossie, na walce, na tym, żeby rozbudować obóz jakoś szczególnie. Chociaż z drugiej strony też nie ma co się oszukiwać. No, myślę o nich głównie dlatego, że wiele budynków potrzebuje tego. Te kule są potrzebne na przykład, żeby odblokować miasto, na które powiem szczerze, no nie mogę się go doczekać. Bo jednak pomyślę sobie w ten sposób. Miasto. Wioski jakie rzeczy fajne dają, a pomyślę sobie dopiero naprawdę co będzie na mieście. Dobra, 24, jeszcze poziom szkieleta, 25. A tutaj więcej quality, ale nie ma poziomu. A tutaj dużo więcej HP magicznego. Dobra, wiesz co, zarzucę w ten sposób. Tak będzie chyba najlepiej pod tym względem. I dobra. Oczywiście przeciwnik, który jest naprawdę denerwujący. Ale przynajmniej tutaj dostał negatywną zdolność, wiecie, umiera podczas bitwy, więc nawet jeśli nie udałoby się go trafić i tak dalej, co w końcu wcześniej później padnie. I te, zdecydowanie ta zdolność, że szkielety otrzymują różnie razem ze mną, była złym wyborem. Na przyszłości raczej brać się nie będę. Powoduje to, że szczerze szkielety wszystkie mi szybko strasznie padają. Jeszcze więcej chyba. Ale nie po to brałem tamte rzeczy, żeby teraz nagle tamto, okej, okay, fikać. No i teraz tak, tutaj co mamy? Regeneracja, 3,5 do mocy szkieleta, jakieś inne rzeczy. Niestety, to akurat jestem zmuszony wręcz zaakceptować tutaj. A, w sumie... wezmę to, bo tu ma jeden więcej quality, więc zawsze coś. A tu... przynajmniej Max Skeletons, więc też może być przydatne. Ale nie wiem, czy wiesz w takim wielkim stopniu, jak to pozostałe. Patrzę na to, że no. Teraz może po prostu polega na tym, żeby boje szkielety były jak najpotężniejsze. No proszę, pierścionek identyczny z tym, który mamy właśnie na prawym... tak, na prawym palcu, że tak nazwa. Tylko mam mniej efektów, więc nie. I wielka chwila. A to ciekawy coin dialog. Tak, coin dialog z wampirzem magiem. Jak widzicie, to jest wampirzyca. Wydaje mi się, że już się spotkaliśmy. Mój świat jest w agonii. Kosmos jest wypalany przez płomienie nicości. A my zostaliśmy z niczym oprócz popiołów w naszych rękach. Kolejny wampir oszalały przez jego pragnienie. Szaleństwo oczywiście, że to jest. Nawet nasze wspomnienia zostały ukradzione. A dlaczego wydaje się, że pozwolą nam zachować swoje umysły? Tak. Ale nawet pragnienie... bleknie przy tym, co odkryłam. Książki napełnione wiedzą, pokazały wszystko, co utraciliśmy. Ta godna pożałowania szopa, którą nazywaliśmy naszym domem, tym, którym nazywamy naszym światem, jest nawet cieniem tego, czym świat był. Okej, okay. Ta, dobra. A może chwila, to może jest powtórka, w sensie, że to może pierwszy dialog, nie wiem. Wybaczcie, że naprawdę się trochę zgubiłem. Może było, nie wydaje mi się, że się spotkaliśmy czy coś. Nie, wybaczcie, naprawdę trochę się już gubię w tym, co tu jest powiedziane. Są tu nadal książki zawierające wiedzę o świecie? Proszę, powiedz mi, gdzie mogę je odnaleźć? Wspomnienia są bardzo ważne w tym momencie. Tak w sumie jak każda informacja w dowolnym momencie. W tym momencie w sumie to było. Bardzo istotna. Zgadzam się.
Wiedza pomoże ci odnaleźć ścieżkę przez prawa wszechświata. To jest to, co nazywamy magią. Dokładnie widzę twoje miejsce w tym chaosie. Czy wiesz o tym, że wszyscy wokół ciebie próbują cię zabić? To bardzo mocno. To jest naturalny przebieg rzeczy, tak mi się wydaje. Głód, strach i desperacja. Jest to wystarczające paliwo, by napełnić ślepą furię. Oczywiście to jest tak trochę powiedziane po mojemu. Wszystko wokół mówi nam, że musisz zginąć. Egzystencja sama w sobie nam to mówi. To jest taki bardziej przerażony scream, to jest taki bardziej pisk, krzyk strachu. Ale ogólnie krzyczy w przerażeniu, w strachu. Za każdym razem, kiedy dokonujesz kolejnego kroku albo wciągasz kolejny oddech, nie pozwoli ci egzystować ani trochę dłużej. Sam szacunkiem nie potrzebuję nikogo pozwolić na egzystencję. Dobra, wiecie co? Powiem szczerze, po tym, co tutaj mnie spotkało, wydaje mi się, że to był pierwszy dialog, ten, który już spotkałem wcześniej. Jak pierwszy raz spotkałem tego wampira. I proszę. Udało się wygrać bitwę nawet, bez większych problemów. Dobra. Wiecie co, możliwe, że tak, to chyba był ten sam dialog, co kiedyś, tylko wtedy zginęłem w bitwie, a tutaj tym razem nie, dlatego teraz się wyświetli ponownie. Co to był za cały nonsens na temat tego, że świat chce mu... na temat świata i mojej śmierci. Jest tutaj już wystarczająco dużo problemów, żeby wymyślać nowe. Magiczne sposoby znania przeszłości i przyszłości często są prawdziwe. Nie ma co się dziwić, że tak wielu magów dopada szaleństwo. A tym bardziej teraz. Kiedy zostaniesz szaleńcem, nie wymaga zbyt dużo wysiłku. Całkowicie nie wymaga wysiłku. Dobra. Mniejsza z tym, co my tu mamy. Więcej poziomu na szkieleta. Mniej quality. Inne pozytywne efekty. Dobra. Co? Tu nie. I coś jeszcze mam takiego ciekawego? Nie. Ale dobra. Przynajmniej mamy potwierdzenie co do tego, jak wywołać wampirów. Magów. Kolejna wioska. I to było na bagnie, więc w zasięgu tego i w zasięgu tego. Okej, czyli musi być w zasięgu obu miejsc, żeby się wampirze mag chyba pokazał. Warto wiedzieć. Mógłbym teraz coś by zaryzykować, wiecie, z tym, ale... nie wiem, czy jestem na tyle odważny. Chociaż sama w sobie walka nie przebiegała jakoś źle. Dobra, zostawię to za sobą, ale niech będzie. Zaryzykuję wszystkim, co mam. Na rzecz tego, żeby po prostu dostać potwierdzenie, bo okej, fajnie, wampirzego maga mamy. I na pewno to dziwię, że ponownie się otworzył ten dialog, który się otworzył ostatnio. Ale no mówię, to pewnie dlatego, że ostatnio... no, spotkała mnie śmierć w spotkaniu z nim. Tam z nią powinienem powiedzieć, że albo wiecie, o co chodzi. Więcej quality. Dobra. Więc nie będę narzekał na to, że tak się stało, czy coś. Ale tak. Mam potwierdzenie, oczywiście teraz jak wołać maga szkieletowego, wampirzego szkieletowego. Ale niestety nadal brakuje mi informacji na temat, jak zdobywać te fragmenty. Bo niestety, no, jak widzicie, nadal nie dostaliśmy ani jednego. Oczywiście wiecie, nie będę prosił tutaj o nie wiadomo jak dużo. Wystarczy tylko tyle, żeby stworzyć jedną kulę astralną. I zobaczyć oczywiście jaki surowiec to niesie ze sobą. No akurat wiadomo, że kule astralne to jest prawdopodobnie ostatnie to coś, czego nie mamy ze wszystkich w sumie. Wszystkie surowce tak mówiąc szczerze mamy. Tylko tego jednego nie mam. Kiedy zacznę czym do mikstur, tak jak dzisiaj na początku odcinka mówiłem. Przydam też do uzyskania karty miasta. Więc to jest dla mnie raczej oczywiste w sumie. Ta astralna kula to musi być właśnie to coś. Więc tak, wisiorek, nie ma sensu. Super, 6 metalu, milion innych rzeczy. A nadal nie ma jednej rzeczy, którą proszę. Ej, no cóż. Życie po prostu. Nic za nic ująć. Życie.
Trochę szkoda, nie ukrywam, że jednak. Chciałbym w końcu móc wybudować kolejne budynki, pokazać nowe karty, cokolwiek. No, gra mnie mocno ogranicza w tym wszystkim. Na swój sposób. Ale rzeczywiście wiem, że tam bym mógł zignorować tą kwestię przynajmniej i... Jak to się nazywa? Brakuje mi słów. Nie wiem, zacząć skupiać się na innych rzeczach tylko. Na pewno dla mnie to nie miałoby aż takiego wielkiego sensu, kiedy wiem, co jest mi dokładnie potrzebne i próbuję to osiągnąć. No, a gra nie chce mi na to pozwolić. Tak, dobra, na szczęście tylko jeden przeżył, więc nie jest aż tak źle, jakby mogłoby być. Tak, wilkoszczur, czy szczurowilk, trudno mi nazwać konkretnie. Szczurowilk i pająk. Nie są to trudne bitwy. Pod żadnym względem. I cóż. Niedługo powinniśmy uzyskać też kolejny poziom. Fajnie by było. Kolejny talent, może tym razem wybiorę jakiś mądrzejszy, sensowniejszy, lepszy, czy cokolwiek. Dożyję tego. Kolejny wampir. Niestety. Niestety. Mogę postawić tu czy coś, ale nie jestem pewien, czy takie stawianie wszędzie przy osadach będzie dobrym rozwiązaniem. Powiedzmy, że się póki co wstrzymam ze stawianiem kolejnego, i tak mamy ich sporo. Co ja? No, księgarnia. Super. Ja mam akurat bym postawił w jakimś fajnym miejscu, jak... Może niekoniecznie tam. W sumie nie wiem gdzie. Ciężko po prostu znaleźć, wiecie, dobre, solidne miejsce na kolejną. Więc powiedzmy, że póki co, no, wstrzymam się tak samo, jak się wstrzymuję z wampierzem. Więc no... Okej, super. Jakiś kolejny serwis się utworzył? Jeszcze nie, ale no... Pełno metalu, pełno wszystkiego. Pełno kawałków. Oczywiście tego, na czym jest bardziej zależy, w dalszym ciągu nie ma. I to już... Też nie ukrywając, nie wiem dlaczego tego nie ma. Właśnie jak tam z mocą szkietów, 488. Na szóstej pętli to nie jest dobry wynik, ale... No chyba nie powinienem narzekać. Jeden poziomowa książka. No teraz lepiej. No ale wracając, tak nie powinienem narzekać w sumie. Jaki by był, nie był ten wynik, tak po prostu... I tak wychodzi w sumie na dobre. Ważne, że jeszcze jesteśmy w stanie przeżyć. Tyle. I dobra, w tym momencie powiem wam szczerze, że zrobię jeszcze jedną rzecz, o której kiedyś mi ktoś wspominał tak prywatnie w rozmowie. Postawię bag na przygoblinach. Ponoć co właśnie ma coś zmienić, tam też było widać, że zmieniło się trochę, jeśli chodzi o wygląd tego obozu goblińskiego. Pewnie będę żałował tej decyzji, ale no, przynajmniej odkryliśmy coś nowego i kolejna szafa. I co to jest? A, dodaję goblińskich łuczników na bitwach w okolicy. Super. Nie ukrywam, jest to mocno niebezpieczne i irytujące. Dobra, jakie to jest? Ta w sumie gorsza. Ale niech będzie. W sumie nie sprawdziłem jeszcze mimika. Jaki ma efekt kolejny? Jakaś lepsza książka może? Nie i... Nie. Ciekawe. Żadna z tych dwóch nie ma sensu. Jak tam w takim razie wisiorki? Też nie widzę niczego szczególnego. I cóż, wiecie jaki jest w sumie największy plus posiadania słabych szkieletów? Na obecny moment? Często będę mi padać. Często jak będę padać, to znaczy, że często będę wyzwał nowe, co większy pakiet mojej wiedzy tej całej. Znaczy tej jakiej wiedzy tej? Pancerza! Magicznego. Mego HP dodatkowego. I innych takich. I czyżby coś wpadło? Nadal nic. Co nie ukrywam, jest trochę takie niepokojące, bo to w sumie nadal mi nie odpowiada na pytanie, co tak naprawdę zrobić, żeby uzyskać te wszystkie rzeczy. Dobra, kolejna księgarnia. O, ona będzie... W sumie tutaj. Tutaj postawię wampira. Żeby był, ale nie, żeby nie zabrał bezpośrednio wioski. I tak, polanka. Cmentarz. A niech idzie tutaj. Nie mam już tak za bardzo miejsc sensownych. I proszę, kolejny wampirz. Sytuacja bardzo niebezpieczna, jak widać. O, więcej życia. Tak samo ze szkieletami. Mniej prędkości ataku. Biorę.
I w ogóle co jest? Czemu one się leczą? Aha! Super, czyli ona leczy sojuszników o procent tego, co sama zadaje. Nie, dobra, to nie będzie łatwe. Na całe szczęście mam 3 szkieletów teraz, a nie 2, więc jest trochę postępu. Dobra. Jest! Fatalnie. To bardzo nawet bym powiedział. Postać Claymix, który szkielety padają w sekundę. Całe szczęście mam jedno wskrzeszenie. Jako, że gram z krypto, a nie z arsenałem. Który, powiem wam szczerze, w moim odczuciu, na nekromancie ma sens może jakiś, ale nie szczególnie. I proszę, nawet tą kulę udało się osiągnąć. A, super. Naprawdę, nawet kolejne... Coraz więcej rzeczy się udaje osiągnąć. Hiper, super i w ogóle wow. A nadal nie mam potwierdzenia co do moich surowców. No cóż, najprawdopodobniej to oznacza, że się myliłem i pozyskuję się to jakoś inaczej. Ale jakikolwiek by był, nie był ten sposób. To raczej go nie poznamy. Dobra. Kolejna pustynia, super. Kolejny las, super. No. Jakieś dobre to jest w ogóle? O, więcej quality. To ale tyle samo daje bonusu. Ale dobra, wymienię. Jakiś wisiorek, ale gorszy. Pod każdym względem. Dobra. W takim wypadku pierścień jaki? O, identyczny tak jak mam w sumie, więc dobra. Tu mamy coś lepszego. Odbierze quality Elda. Dobra. Wizja i ósemki. Nie wiem co tu się stało, ale bitwa zdecydowanie była niebezpieczna, co? Aha. O! Bardzo ciekawe. Nieciekawe jest natomiast to, że już prawie umarłem. Więc ta. Prawdopodobnie będę musiał tu marnować. Mamy to. Nie wiem, powiem szczerze, gdzie, kiedy i jak to wypadło, ale mamy co. Widzicie? I to mówię szczerze, nawet przegapiłem moment, w którym to dostałem. Więc nie będę miał pewnie ochoty oglądać tego wszystkiego. Więc tak, jeśli ktokolwiek to widzi, ktokolwiek to ogląda, proszę mi zaznaczyć w timestampie, kiedy to się pojawiło. Jeśli przy okazji wy zauważyliście, kiedy to się pojawiło, ale proszę. Mam przynajmniej delikatne potwierdzenie, że faktycznie to jakoś się dostaje. W sposób, który możemy już teraz okiełznać. Dobra. Aha. Las, bo to w sumie różnicy mi nie robi, co? Mhm. Dobra. Książka łącznie gorsza, więc nie. Cóż. Smutne jest to, że w sumie, że nadal nie dostałem odpowiedzi jasnej na moje pytania. Znaczy, jakąś tam pewnie delikatną w sumie bym miał, gdybym się skupiał. No ale cóż. Dobra. A, gosh. Wiecie co? Ciekawie jest i może mógłbym robić więcej pętli i w ogóle więcej pchać się nadal. Ale... Nie wiem, czy będzie sens. Tak w sumie. Więc powiedzmy sobie szczerze. Jak tylko dojdę do obozowiska, prawdopodobnie zakończymy to podejście bezpośrednie. I rozpoczniemy nowe. Tym razem wezmę inną klasę ponownie. Prawdopodobnie, tak na mój gust, mogę powiedzieć, że może to teraz będzie łotr. Jakoś tak. Powiem szczerze, lubię łotra. Mimo wszystko. Będę nim grał chyba standardowo z arsenałem, żeby też mieć pasek magicznego HP. Ja też nie jestem aż tak przekonany co do tego. Może jednak coś innego, nie wiem. Ale na pewno, cokolwiek to by było, nie było, będę się skupiał na tym, żeby nadal polować na te wampirze, istoty i inne takie rzeczy. Chociaż może zrobię mniej zaspamioną tą talię. Ja się wiecie, nie wezmę cmentarzy, nie wezmę lasów, tych takich zajmujących pola normalne. Po prostu wiecie, mniej wszystkiego. Niech będzie skompensowana talia służąca tylko temu, żeby właśnie szybko biblioteki wywoływać.
Że pewnie wtedy jak na coś dostanę nie jednej biblioteki. Ewentualnie po prostu weźmiemy jakieś karty czy cokolwiek. Nowe właśnie, po prostu wiecie, spróbujemy w ten sposób podejść do tematu. A dobra, powiem szczerze, że sam już nie wiem. Głupio patrzę, mam pełne życie. Może jednak te tereny nie są jeszcze takie straszne. W sumie sam już nie wiem. Przed chwilą wam mówiłem, że raczej zakończymy to podejście, ale z drugiej strony... Nie, dobra, nie ma co być chciwcem. Retreat, tak mamy dużo wszystkiego. Proszę, 21 żywności, 60 par drewna, 29. 29, a dobra, już myślałem, że to było 30 potrzebne. Nie jest aż tak się w takim wypadku. No, ale tutaj. Znaczy tak, powiem szczerze, prędzej chyba to bym zarzucił, żeby już dostawać odpowiednie sprzęty na każdą klasę. I tak, w tym momencie możemy zobaczyć, co da się zbudować. Pomijając oczywiście tego typu rzeczy, bo to na razie pasuje. Wieżyczki. To jest moim zdaniem ciekawe, fajne i w ogóle, ale nie. Tutaj mogę odblokować rzekę, chociaż to wymaga dużo kart. A dobra, 15... 15 tego czegoś, co się samo pojawia. 4 to jest Unity. I to jest z tego. Nie pamiętam, skąd to dostawić, ale okej. I 2 metamorfozy, które nie są problemem, dobra. Może zobaczyć w takim razie rzekę, jeśli... jak to się nazywa? Nic z tych ważniejszych rzeczy tego nie wymaga. 5. Tam nie pamiętam, ile było potrzebne tych. 15. Okej. Tutaj 6. Tu już trochę gorzej. No i najważniejsze, co jest dla mnie, no tutaj 10. No i... No nie wiem. Nie wiem, rzeka brzmi kuszące, ale nie jestem aż tak przekonany. A tu patrzę znowu budynek, który wymaga miliony różnych tych rzeczy. No i tutaj drwal. No i powiem szczerze, że drwal akurat nie jest aż taki ciekawy. No ciekawe, tak jakby to było stricte wszystko zbudowane z myślą o rzece. Powiem szczerze, kuszące tylko na dole, nie wiem czy... Co aż tak dużo rzeczy. Chyba trudno się mówi, będę potem żałował, ale stawiamy rzekę. A, czyli sama się przestawia. Nie mogę w to uwierzyć. Mam dosłownie rzekę pytań na temat tego czegoś. Słuchartki delikatny. Miałeś na myśli ocean pytań? Nie ma już oceanów na tym świecie. Rzeka jest teraz określeniem na dużą masę wodną. Jakim cudem w ogóle pamiętamy ocean? Tak w sumie pomyśl. Cała ta woda pochodzi znikąd i idzie donikąd też. To jest ta sama woda krążąca wokół. A może jest to tu coś, co ciągle tworzy nową materię? Oj, nie mam najmniejszego pomysłu. Chcesz sprawdzić, czy jest dobra do pływania? Oczywiście. Okej. Ciężko w to wierzyć, ale była tutaj cały czas. Co za miłe miejsce wybrałeś sobie do budowy obozu. I... Okej. Most wymaga miliona rzeczy. Póki sobie nie będę budował. Ale tak, ekspedycja. O, czyli rzeka podwaja efekty innych pól. Dobra. W takim wypadku może nie być najlepsza, ale... Okej, czego byśmy potrzebowali? Skały nie potrzebujemy, lasy zostawię, bo jednak prędkości ataku zawsze przyjemna sprawa. Polany mogę zostawić. W sumie czemu by nie? Wampiry tak, pająki tak. To tak. A, bagna out. A, cmentarze out.
to w sumie out. Ruiny zostawia, bo jednak ruiny dają wszystko. To nie będzie potrzebne. Pola bitwy, no, dają chyba fajne rzeczy, bo w sensie, wiecie, dużo materiałów, chociaż głównie drewno, którego nie potrzebujesz tak bardzo. A, rzeka, no tak. Czy to jest mi potrzebne jakoś wyjątkowo? Nie wiem, ale zostawię. Dobra. W takiej konfiguracji bierzemy łotra i lecimy. Zobaczymy, co teraz z tego wszystkiego wyniknie. Mhm, mieczyk, tak, arsenał. Jak będzie tu, sobie coś takim już nic nie robi. A właśnie, jeszcze koszula. I dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Polana. Jeszcze i póki co nie będę kładł. Dobra. To już za co z chęcią wezmę. Dobra, wampir i kokon. Super. Dobra. Dobra. Na pewno jakoś sobie poradzimy. U, cztery już. Nieźle. Nawet proszę, jak się pojawił. Szkoda, że nie drugi. W samym miejscu. Nie wiecie, ze względów walki jest bezpieczne, że tak się pojawiło, a nie inaczej. Ale ze względów grania łotrzykiem, co w sumie chciałbym, żeby się pojawiło inaczej, dobra. I rzeka. Aha. Rzekę można kłaść tylko tutaj, jako obramówkę. Dobra. Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, ale niech będzie, nie postawię tak. I zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj postawię to, bo chcę zaraz, wiecie, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak ktoś połączy z rzeką. I w sumie to może być głupie, ale tu też postawię, bo chcę zobaczyć głównie, jak będzie działało z rzeką. I tak, no, więcej HP. Zdecydowanie, więc tak. Budki. Trzy uniku, dwa magiczne, trzy uniku, dwa magiczne. Identyczne, po prostu. A, dobra, 45, 43, 24, dobra, 45. I to jest 35, 35. 69. Niestety nie mogę tego zdjąć, więc tak. W ten sposób trzeba i mamy spokój przynajmniej chwilowy. Dobra. Niestety. Jeszcze nie ubijam slime'ów na jedno uderzenie. Ale to może być akurat kwestia rozdziału trzeciego, gdzie tej wrogowie nie są dużo mocniejsze, niż by miało to miejsce w poprzednich. Okej, okay, kolejna rzeka. Uwaga, uwaga. W ogóle ciekawa sprawa, że można ją kłaść tylko obok. Mhm. Bo założy się, że można kłaść ją tylko obok źródła. Mhm. Więc tak. Dobra. Kolejna rzeka. Uwaga, uwaga, wielka chwila może. Aha. Czyli tutaj to wygląda jak końcówka, dopóki nie przypomnę obok czegoś. Tu jest oaza. Aha, oaza zmniejsza moją prędkość ataku. Ale zmniejsza też prędkość ataku innym. Dobra, nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. Ale niech będzie. Wioska. Bardzo głupia decyzja, ale tak. Niech będzie, że zrobię wampirzą wioskę. I tak. Na pewno to tego jeszcze jedna kwestia. Nie będę więcej kładł tego w ten sposób. Bo jakkolwiek... oazy mogą wydawać się ciekawe, co najmniej. Tak, jestem w stanie powiedzieć wprost, że zmniejszanie mojej prędkości ataku... Nawet kosztem zwiększania prędkości ataku wrogów... raczej nie będzie dobrym wyborem. I w takim wypadku muszę teraz uniknąć tak, więc w ten sposób. Ale dobra, tak, polanka tutaj. Ciekawym przy pustyniach i tak pięknie rosną. I dobra. Nie ma to chyba wpływu w żaden sposób na wampiry. Czyli to ma chyba na wszystkie inne efekty, typu właśnie powiedzmy to, czy jakieś właśnie fikety. Jeśli tak, to to będzie idealne w sumie, żeby tak, wiecie, fikety porozstawiać wokół tego. Tak, to w sumie będzie bardzo fajny pomysł. Mhm, co? Dobra.
Ciekawe, czy jeśli kilkukrotnie by jedno pole miało powiększyć skuteczność kilku... Wiecie, jedno... Znaczy, kilka rzek jedno pole miałoby kilkukrotnie ulepszyć, jakby to zadziałało i... W sumie nie wiem. Attack speed mam plus... 3. Co daje w sumie 4 minus pół, ale to zakręglone. Tak, chyba tak, chyba działa dobrze. Okej, okay. Fajnie. I w sumie w takiej konfiguracji to... Jestem w stanie powiedzieć, że nawet zwykłe te... Lasy będę stawiał... Zwykłe lasy to będzie 2%. Mogą być nawet tam. Mój błąd. Ale tak, w sens. Zwykły las 2%. Kwikat 4. No, zaczynamy to się już kalkulować naprawdę dobre wartości. Dobra, figat tutaj. I uwaga, uwaga. Plus 8. Dokładnie. Kolejny figat tutaj. Tak. Tak. I tutaj w tym polankę też można. Pole bitwy. W sumie postawię w tym miejscu. Zawsze lubię mieć, wiecie, blisko spawnu, żeby szybko skrzynkę dostać i tyle. Ale dobra. I perk. Mhm. O. To daje dużo expów. Nie wiem, czy to też nie jest to, co dostałem ostatnio za pokonanie tej kleryczki. Jestem to da więcej trofeów, ale wiecie co? Jest wczesna pora gry. Szybsze ekspienie. 8 expo za każdą kartę. Nie w kaszy tu chodź. I nie pozwolicie, że zobaczysz w ten sposób, czy to na 8? Nawet nie tyle co 8. 8 razy pętla. Czyli w tym przypadku 16. A teraz już dostaję po... 24, dobra. Super, super, super. Więc tak, 4, 11 kontry. 6, 1 obrony, jeszcze 7 attack speeda. Ale to nie jest aż takie potrzebne, 10. I attack speed, evasion bonus, dobra. To dla mnie wygrało. Koszulka mniej życia magiczne. Oczywiście, że wezmę. To, mniej mat pod magicznego, nie, więcej magicznego nawet. I jeszcze dodatkowo daje właśnie 9% do uników. Broń, 7-10. Oczywiście, dobra. W sumie w tym momencie warto będzie stawiać chyba wszystkie karty, nawet. Okej, dobra, pierwsza rzecz, widzę, że skrzynki wrzucają też na tę kwestię. I uwaga, uwaga. Patrzcie, jak pięknie się expi. Po prostu w tym momencie naprawdę czuję, że mogłem wziąć więcej kart tych takich... jakichkolwiek, tutaj teraz głównie będę walczył ze slajmami w sumie. Rzucając prawie wszystko. Wiem, że to będzie naprawdę zmarnowany potencjał. I to mocno. Niestety. Okej, okay, figet. Tak. I jak tylko dostanę rzekę, te dużo rzek, to wiecie, dopiero zacznie się piękno pokazywać. Ale w ogóle też patrzcie na to piękno, jak szybko się expi. Może być nawet na tyle i pętli by miał kolejny poziom. A, super. Zdecydowanie super zdolność. Jakby ją widział, kiedykolwiek by ją brał. Takie szybkie expienie. Powiedzmy sobie szczerze, to jest potężna rzecz. Po prostu dzięki temu jestem w stanie przygotować się dobrze chyba na starcie z każdym bossem nawet. Myślę sobie tak szczerze. Jeśli bym po prostu czekał na to, aż dostanę ten perk, a potem wyspamił się z kart, dowolnie, tych słabszych, wcześniej stawiając tylko te lepszej jakości. Co nie wiem, może na bossa jakiegoś takiego przeciętnego bym miał nawet z 8 perków. Chociaż dobra, przesadzam. Pewnie następny poziom by kosztował tak dużo, że po prostu no, nie było aż tak opłacalne. No ale rozumiecie chyba o co chodzi, więc tak. Nie ma sensu, żeby to dłużej ciągnąć. Ale zdecydowanie mógłbym wziąć więcej rzeczy, które się kładzie, żeby na drodze się coś pojawiało. No cóż mówiąc. I w sumie gdybym miał ich więcej, to dostałbym poziom, zdecydowanie. Teraz nie wiadomo. Ale to... Kiepską talię zrobiłem. Ale i tak poziom jest. O, szybszy czas. Max HP plus 1 za każdy poziom. Za każdy trofeum. Drugie myśli. Okej. Mhm.
To jest ciekawe. Ale nie wiem, czy jest jeszcze takie dobre. Wezmę to. Szansa na to, żeby po prostu przy kładzeniu kart, wiecie, się nie zużywały. Jestem jak najbardziej za. I dobra, mniej uniku, więc trochę magicznego nie. Dobra. Okej. W sumie... O. Czy jest coś jeszcze lepszego? Niekoniecznie. Ale to szczerze wezmę. Dobra. Ewentualnie mogę ubrać to, chociaż czy to ma sens? Nie. 13-19 zamiast 12-18. Nie jest aż takie warte. Więc zostanie przy tym, co mamy obecnie. I ta 4 kawałki drewna. Kurczę, ale głupoty zrobiłem naprawdę, nie biorąc tych kart. No dobra, no w tym to dużo nie zmienia. Teraz na tylko jeden punkt do wymiany w bibliotece. Więc zanim ona się wyłączy, to też minie dużo. Niestety tak niefortunnie ustawiłem wampiry. Ale to głównie przez to, że chciałem zobaczyć, jak rzeka zadziała. I uwaga, uwaga. Attack speed 14. I teraz tak, mogę dostać 1%, a mogę dostać kolejne procenty. Czyli zobaczymy, jest 14, ile dostanę po dostawieniu rzeki. 20. Więc odpowiedź brzmi tak. Kilka rzek może wpływać na jedno pole. Więc no, super. Okej. I nareszcie ruiny, no wiecie co. Stęskniemy się za nimi. I to bardzo. I kecno. Ta gra wie, jak nie rozpieszczać. Dobra. Dobra. Uj, rzeka, no wiecie co? Nie planowałem tego, ale może spróbujemy nawet się popuścić bossa. Co prawda dużo trzeba będzie budować, żeby boss się pojawił. A talia też jakoś szczególnie dobra nie jest, bo nie ma tych krwawych, krwawych puszczy. Ale no, to, że nie ma jakichś kart, pamiętajcie, nie powoduje, że ich nie będzie w ogóle. Jak już spotkaliśmy, za pokonanie ducha jest szansa na to, żeby pojawiło się coś jeszcze większego. Powiedzmy egzystencjalnie. A to coś jeszcze większego egzystencjalnie daje nam karty właśnie. Można dać złotą kartę. A może dać kilka kart, których nie mam w talii, więc no. Fajne. Dobra. I kolejny boost attack speedów. 26%. Po prostu... rzeka w lesie. Tam rzeka na środku lasu, powinien pan zapowiedzieć, ale... to jest po prostu piękne. Prawda, niebezpiecznie jest, bo zaraz pewnie Evilich się pojawi. Wywołałem wilka z lasu po prostu. Ale tak. I mamy level upa. Tutaj odkładamy surowce, tutaj leczenie. O! To jest leczenie się, zamienianie pól, wokół których jest dużo różnych innych pól przy boku. Fajne, ale wezmę to. Bo to pozwoli mi walczyć, wiecie, z większą ilością wrogów bezproblemowo. I wygląda na to, że odcinek wyjdzie strasznie długi. Ale no nie moja kwestia. Rozumiecie? Po prostu wręcz mnie zachęca do tego, żeby dalej grać i próbować. O, dobra. Jakaś fajna broń, 15-22. No to jest 14-21 milion efektów. No, efekty. Niestety, ale efekty też są istotne. Nie tylko czyste obrażenia. I tak, mamy 3 i następnie potrzeba 900 coś. No, widać, że ciężko byłoby zdobyć tego dużo, ale... A. I tak, z każdym kolejnym loopem więcej. Teraz jestem 3 razy 8, to już jest 35 chyba. O, nie, 35 jest... Ja jestem głupi, 3. Jakie 3? Tylko 5 razy 8. Wiecie co, już się gubię w tym, co nawet chcę powiedzieć. Pewnie kwestia godziny. Ale tak, w tym momencie 5 razy 8. To jest 40. Tak, głupoty gadałem. Jakieś 35, to jest 7 razy 5. Chyba. Tak. Więc 40 tych. Niestety tutaj teraz będzie kolejna oaza, ale przeżyję. 40 expo za jedną kartę, no. Zaraz będzie jeszcze więcej, będzie 48. Coś czuję, że to może być podejście naprawdę, w którym będziemy długo iść. Więc no, będzie odcinek bardzo długi, czy coś tam patrzcie.
Ewentualnie mam pomysł na przyszłość, będę po prostu wycinał początkowe fazy. Oj, proszę, nie zmarnowała się karta, bo akurat tamten perk wskoczył. 15202. Zatek speedem, nach. Tu mam lepsze efekty. Nach. Nie potrzebuję tego. Zdecydowanie nie. Nie, wszystko na przemiał. Ale wracając. Co by się stało, co by się działo, nie działo, i tak jest dobrze. O, tu będzie kiepsko. Tak, nawet bardzo źle. Evil, jak widać, będzie bardzo zabójczy dla mnie. I nawet kart nie mam na wymianę. Z biblioteką. No cóż, smutek wielki. Niesłychany. I w ogóle. O, proszę, wampir się nie zużył. Jak miło. Mogę dostawić kolejnego gdzieś. Tylko gdzie? Nawet nie będzie tutaj. Wiecie, bo tu jest dużo tych efektów, więc tak. Oj. No coś, znowu na bibliotece nie mam co wymieniać. Definitywnie to nie jest podejście, żeby zbierać ten zasób. Natomiast zdecydowanie jest to podejście, żeby farmić inne surowce. Znowu. I żeby bawić się rzeką. Chociaż wiecie co, z tą rzeką poczeka, może uda mi się to być Obliviona, to wtedy bym jednak wymazał biedną pustynię, żeby nie wyszło z tego wiadomo co. Mhm. Nie, dobra, z tym razem też poczekam na Obliviona ewentualnego. Jeśli się nie uda, no to trudno. Ale tak. Kolejna rzeka. I wioska. Zwykła czy wampirza? Niech będzie wampirza. Dobra. Ale wiecie co? Powiem wam całkowicie szczerze, z premedytacją. Rzeka chyba będzie już w każdej mojej talii. Patrząc na to, jak ona zwiększa użyteczność nawet tych mniej użytecznych pól przydrożnych. To po prostu jest piękne poniekąd. Jak zwykły las dając 1% wcześniej był dla mnie. Na początku musimy używać, potem takie fajne, ale wiecie co, jednak, no niekoniecznie. I okej, no nie mogę dłużej czekać, wybaczcie. Wybaczcie mi, ja tak speed. I kolejny poziom jednak. Okej. To jest super, ale co? Lepsza jakość zdobywanych pokój. Tak, tak. I tak. Oczywiście rzeka będzie dalej płynęła w ten sposób, aż dopłynie do końca świata. I oplanka się zduplikowała, jak fajnie. Dobra. Dobra. Powiem szczerze, niepokojące jest to, że teraz życie. I że w ogóle jest taka sytuacja, ale... Patrzcie, ile teraz potrzebam, 1800 coś, no... Powiedzcie mi, jak ja o zdrowych zmysłach przy normalnej sile miałbym to osiągnąć? Bo mnie to naprawdę zastanawia, jak ja to miałbym niby zrobić? Oczywiście jest to możliwe wszystko, patrząc, że mam 300 coś. Patrząc też na to właśnie, że stawianie kart mi powoduje takie fajne efekty. Bo dostaję już 48 expa za kartę. Ale naprawdę, pomyślcie sobie, jak ja bym miał bez tego sobie poradzić? No jak na mój gust, to byłoby nierealne. I tak wiem, że mogę poczekać, żeby teraz tutaj zarzucić jeszcze lepsze, ale trudno. 20 atak speed 18 uniku. Nie, nie. No zdecydowanie tak. Inne efekty, czy tam było coś takiego ważnego? Aż tak nie. No i to jest dobry wybór. Tutaj 20 atak speedu to jest takie meh. Chociaż to w sumie dwa magiczne damage, coś takie trochę meh. Tutaj 2 damage do al i jeszcze 10 na krytyka. Pierę. Oczywiście. I dobra. Lecimy dalej. Na podwór wszechświata. Czy coś. Okej. Kolejna pustynka. Kolejne expy. I w sumie tak... Tak właśnie... Zwracając to wszystko uwagę. Patrzcie, już prawie połowa za nami. Tego levela. Oczywiście wiem, że połowa tam będzie około 900 coś, ale... No rozumiecie, o co mi chodzi. I atak speedy. Mamy 47%. 49%. Dwa lasy. Jest jakiś potężny efekt, ale okej.
Wiedziałem, to teraz w tym miejscu zaczynam już ustawiać pustynię, żeby mi nie haczyły już o drogę rzeki. Dobra. Ufikę, to najlepsza karta. Dobra. 53. Tak, o, ta pustynia znowu będzie patrzyła. Jeśli by się udało ją usunąć, w sumie oby przydało się. No niestety. Źle to rozplanowuję. Ale i tak. Co by było, nie było, jestem zadowolony z rezultatu. Najłatwiej 700 HP, mimo miliona pustyń. Też jest ciekawym podejściem do tematu. Oczywiście, polanka. Liczymy to, że może uda się ją zduplikować, ale niestety. Dobra. Bandyta. Zły bandyta, zły kradziej. Który unika wszystkich moich ataków. A co gorsza, może mi zepsuć sprzęt. Na szczęście tego nie zrobił, więc co. Ruiny. A, nie będę tutaj. Trochę znerfimy w takim razie pająki, bo nie będę mógł aż tak się rozpić wszędzie. Jedynie trochę zbufują wampiry, jeśli dostaną wsparcie od tamtych, ale no wiadomo o co chodzi. Tak. I pustynia, która nie chce odejść. No pięknie, no patrzcie, zaraz znowu będzie level up. Definitywnie. Chodzi tylko, że zbliżamy się do biblioteki, posiadając dwa fikety. No tak zrobię, żeby było. Dobra, rzekę jakbym chciał poprowadzić, niech będzie tak, tak. Nawet jeśli tutaj tak. Ale okej, tutaj będzie bezpieczniej fiket postawić. I wydaje mi się, że tutaj też będzie bezpieczniej. A las póki co przetrzymam. Nie jest on aż tak cenny, wiecie, jak fiket. No, akurat wrócił lasek. Więc jest nawet dobrze. I rzeka, no i fiket! No, patrzcie, jak ta gra mnie kocha. Szkoda tylko, że no, oaza. No i zaraz co. Dobra, tak, tak, tak. Tak. Tak, tak, okej. Okay. Dobra, tak, dwa, teraz niestety znowu będzie oaza tutaj. Potem tu, tu. Tu, tu, okej. Okay. Tak, będzie można jakoś płynąć czy coś. Więc dobra, tu, żeby odciąć definitywnie. I to niech będzie tak tutaj. A ten las, no niestety. Będzie tam i jest, dobrze. I to jest tak, szybsze upływanie czasu. Mogłoby być nieumiejętność dla wrogów? Może być. To zdecydowanie może być. Dobra, no tyle razy chcieliście dać Old Scars, to proszę bardzo. Przyjmuję. I fiket. Niestety przepadł. Ale dobra, na rzecz rzeki, to ja z chęcią poświęcę fikety. Bo nie ukrywajmy się, teraz rzeka jest cenniejsza od fiketów. No i pustynie, które nie chcą się usunąć z nieznanych powodów. Mogę poczekać w sumie na następnego lupa. Bo w sumie nie ma już bibliotek. Więc taki trochę mój błąd, muszę przyznać. Tak, na przyszłość będę czekał na następnego lupa, zawsze już po bibliotekach z kładzeniem kart. Ja wiem, że rezultaty super szybko mieć, fajnie bardzo. Ale tak, tak będzie dużo bezpieczniej. Dobra. 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 Teraz jest super, naprawdę. Patrzcie. Mogę usunąć jedno z tych pustyń. Szczerze, usunąłbym tu. Później tam fiketę wstawimy, to będzie niezły boost. Dobra. I jeszcze tą też usunę. W ten sposób rzeki się naprawią. Tutaj lasek. W ostatnim miejscu fiket tutaj, bo jednak tu aż dwie rzeki się z tym łączą, to szkoda byłoby nie wykorzystać. Tak, tak. O, jest, dawaj, robię tą samą głupotę. Proszę, nie bijcie mnie. Za poziom mojego idiotyzmu. Właśnie, teraz takie przy okazji jest okazja na rozgałęzienie rzeki. Czy to jest możliwe? Nie, nie jest możliwe. Wiecie, nawet nie chodzi o to, że chciałem to zrobić, tylko bym tego zastanawiał. I dobra. Żegnajcie rzeczy, witajcie lepsze rzeczy, może. Uhu.
To może być, to w sumie też byłoby super, ale nie wiem, czy jest też takie potrzebne. Jeszcze więcej szans na krytyka i obrażeń. Potężna broń, z tego co widzę. Definitywnie tak. I w ten sposób, czy jest sens to wymienić? Chyba nie, koniecznie. Więcej uników, ale mniej innych rzeczy. Nie, i jeszcze raz nie, dobra. Stoimy chyba na odpowiednim miejscu. I teraz, skoro się zaczęła kolejna pętla, mogę już premedytacją rozstawiać karty. Nie martwiąc się o to, że to jest nieoptymalne czy coś. O, wioska nie chciała się zepsuć. Okej. Kokon pęcznik był tutaj. No i najważniejsza rzeka. 90% większego attack speeda, no. Toż to piękno jest po prostu. Istne piękno. Nic dać nic ująć. I tak, lasy można ustawić w tym miejscu w sumie. Już nie ma miejsca tutaj wokół rzeki na takie po prostu coś. Tam tylko fikety mogą wystąpić z zaszczytu. I tak swoją drogą po fiketów. No. Tutaj laski. Tam fikety. Kolejny raz rzeka. Dobrze. Myślę, że tutaj postawię buwiona później, żeby pole bitwy usunąć na rzecz przepływu rzeczki. Więc tak, ale to później. O, jakie to piękne, takie szybkie unicestwianie wszystkiego. Bo ta energia mi się wyczerpuje, więc ta. Zmniejszone prędkość ataku. I zmniejszony evade. Takie są kary za to. Ale wiecie, czy to będzie aż takie bolesne? No ja powiem szczerze, nie sądzę. Po prostu to jest taka rozpędzająca się kula i w ogóle. Ten build. Dobra. Mam niby kolejny las, ale powiedzmy, że się póki co wstrzymam jeszcze, żeby zobaczyć, jak rzekę poprowadzę, zanim coś. Więc tak. I dobra, coś tu jeszcze takiego szczególnego. Rzeka. Prawda, mogę stracić lasy. Ale i tak nie mam za bardzo, ale nawet jeśli mam, właśnie, nawet jeśli mam stracić, wolę stracić i dostać cokolwiek, czy obniżyć odliczanie bibliotek. Bo będzie tak sztucznie po prostu musieli je stawiać po to, żeby postawić. Okej, rzeki. Teraz będzie właśnie taki trochę spokojniejszy odcinek rzeki. Gdzie nie będę mógł nic zostawić, ale nie przejmujcie się tym. Lada moment, powinno to się zmienić. Kolejny wampir, na. I dobra. W tym oto momencie mogę powiedzieć wprost, że zaraz już będzie potrzebny mi... Oj. Czyli to już koniec. Nie mogę więcej karty rzeki stawiać. Smutne. Może gdybym usunął wampira, czy coś tak się udało. No cóż, jeśli nie mogę, to w takim wypadku jest tylko jedna rzecz, którą mogę zrobić. Na przyszłość. Wiem, że rzekę stawiam po prostu w jakimś miejscu tak, żeby jak najlepszy obieg zrobić, nawet taki niech będzie. Wiecie, o co chodzi? Czyli tak trochę... Nie ukrywajmy, że rzeka była dla mnie nowością i to wielką. I dobra, w takim wypadku teraz jest jedna rzecz, którą jeszcze bym dorobił. Otóż, jakbym miał buwiony, chciałbym pomijać teraz lasy na fikety. Miejsce, w którym spotykałem się najlepiej z większą ilością rzek. Więc tak, powiedzmy, że fikety będę się trzymał na później. A lasy i inne rzeczy, tego będę ustawił od razu. I tak wiem, że mógłbym trzymać się na kolejny ten loop, ale nie wiem, czy to już ma sens nawet. Takie powstrzymywanie się było na kolejny loop czy coś. Dobra. Ja drogą tutaj teraz pobojowiska można lepsze zrobić. Tak. I w sumie prędkościami ataku będę powiedzieć, że rozgromiłem wrogów całkowicie. Patrzające. Mocno nawet. Dobra. Już w sumie skoro rzeki nie mogę. Szkoda, żeby też się fikety zmarnowały. Więc pozwólcie, że je rozstawię póki co tam nawet. Potem będę miał obwiany, będę usuwał lasy i z czasem się zrobi coś jeszcze. Dobra. Biblioteka tutaj? W sumie czemu nie? I level up. Jedno wskrzeszenie. Piękne. Piękne, śmieliśmy na bossa.
Więc powiem szczerze, biorę to. Wiecie, no niby miało to być takie... Po to, żeby odkryć sekrety tych, jak mi tam, no... Wampirzych magów i zbierać surowce, ale wychodzi z tego naprawdę bosobójcze podejście. Tak nie żartując nawet, więc no... Będzie trwało to nie wiem jak długo, ale... Ja wam mówię, jest spora szansa, że boss dzisiaj padnie. Albo chociaż zobaczymy go, poznamy go. Nick, imię, nie wiem jak to określić. Tytuł, tak, tytuł chyba będzie najsensowniejszym słowem. Dobra. Super, karta rzeki. Cieszyłbym się, gdybym mógł dalej stawić. No niestety, zrobiłem ją nie najoptymalniej, przez to teraz jest jak jest. Dobra, 15 do uniką, 12 obrażeń na wszystkich, więcej obrażeń krytycznych, no. Mniej na wszystkich, jest szansa na krytyka więcej magicznego, tak. Dużo życia, nie ma magicznego uniki. Szansa na krytyka, oczywiście. Takie rzeczy, co są dla mnie po prostu super cenne. Brońka. No proszę. No proszę, no patrzcie na to. 700 życia, mimo wielu pustyń, które zmniejszają mi max HP o łącznie już nawet nie wiem ile. Ale nawet nie chcę wiedzieć, może. Miliony innych groźnych rzeczy, które w teorii mogłyby mnie lada moment zabić. Ale ja się nie poddaję, mnie tam to guzik łop chodzi. Ja tu jestem po to, żeby bić i zabić. Z takim prędkością ataku, jak tu już plus 122%. Pomyślcie sobie, że w sumie to jeszcze na dodatek jest ten, jak to się nazywa. Nie jest w pełni wykorzystane. Patrzę na to, jak bardzo to by można było fajnie wykorzystać. Gdybym rozsądniej rzekę postawił, czy coś. No ale dobra, mniejsza z tym moim użalaniem się innymi takimi. Pora ubić wrogów. Bić, zabić, ku chwale Odyna, czy coś. Tak, gadam głupoty. Ale co dziwić już. Ponad godzinę siedzę i gadam do monitora przy grze, która... Nie ukrywajmy się, nie jest może najciekawsza do oglądania. Ale uwielbiam w nim grać po prostu, więc no. I przykład ze sprzęt na 9 poziomie. W momencie, kiedy mamy pętlę, którą? W sumie nawet nie wiem, którą do końca. O. A dobra, 9. Jest dobrze. Dobra. Będzie bossu, swoją drogą. Mogłem to powiedzieć z pełną premedytacją. Będziemy mieć bossa. Wiecie, nie boję się tak naprawdę starcia, bo nawet jeśli miałbym przegrać, to tutaj proszę pokrożę. 3 czaszki i możemy wziąć wszystko, akurat 3 czaszki mam. Bossu. Stało się. Więc teraz za sobą mogę stawiać już wszystkie takie... tego typu budowle, tylko żeby expy dostawać. Wiecie, bo już nic poza expem tak naprawdę mnie tutaj nie powinno interesować. I oczywiście efekty, które też mogą być... Widzicie, jak ta gra mnie zachęca do tego wszystkiego? Dobra. Z tym się jeszcze wstrzymam, bo nie wiem, czy nie będzie jakiegoś innego groźnego czegoś, co trzeba będzie usunąć. Fajna muzyczka, swoją drogą, bardzo fajna. To mi dla mnie, nie wiem jak dla was. Dobra, powinien też kalkulować, kiedy Evil się pojawi. Na wszelki wielki. O, niestety jest odmówiony. Ale co, już trudno się mówi. Więc póki co te rzeczy, które są bezpieczne i nie wezwą mi Evil pod nosem, będę stawiał. Resztę rozstawimy za chwilę. I powiem szczerze, ten świat to jest jeden wielki chaos tym razem. Ale czuję, że... Mimo takiego chaotycznego stawienia, rzeka po prostu mnie kupiła. Jeśli chodzi o moje pomysły na przechodzenie wszystkiego. Myślcie sobie tak szczerze. Jakie piękne możliwości daje taka jedna malutka rzeczka. Uwaga, uwaga. Zatrzymujemy po raz ostatni. Rozstawiamy co się da. Gdzie się da. Może dostaniemy jeszcze poziom? Nie. Nie będzie poziomu. Niestety, 7000 to już za dużo, jak na nasz... Stay! Hunter's Hound! Czyli to jest Hunter, łowca.
Zdaj swoje miejsce, psie! No, nie jest to najmilsze przywitanie, które słyszałem. O, wybacz mi. Nie mówiłem do ciebie. Moje lojalne psy czasami lubią zachowywać się jak idioci. Trzymanie dyscypliny jest ważne. Szczek. A jeśli chodzi o ciebie, mój mały bohaterze. Znaj swoje miejsce, psie. Kim ty cholery jesteś? A, no spójrzmy. Aha. Czasami... Aha. Czasami jest to chęć, żeby... żeby unicestwić całe... stado. Nie pamiętam, co chyba jest zagroda, czy coś takiego. Ale nie bez powodu, oczywiście. A ty zacząłeś ich... zabijać. Trochę. Czekaj. Dobra. Kilka byków... uciekło. Znaczy zniszczyło... kilka byków zniszczyło ogrodzenie i uciekło do lasu. Ale to nie wystarczy. Musisz zabić każdego z nich. To jest... to o to właśnie chodzi. Wiesz. I właśnie w tym miejscu nadchodzi łowca. On wytropi każdego zbuntowanego byka i ustrzeli go. Więc nie próbuj nawet gadać ze mną o uprzejmościach, mój mały bohaterku. Jak miło jest... Jak miłe z twojej strony jest nie tylko unikanie i anihilacji świata, ale opieranie się temu cudownemu procesowi. Wystarczy już tego typu gadaniny. Że co? Aha. Wszyscy macie jakieś cudowne... i sprofanowane motywacje, żeby brać udział w kataklizmie. I wszyscy z was ignorują fakt, że my wszyscy chcemy żyć. To nie jest, nie fajnie jest być eksterminowanym, wiesz o tym. Ciekawa gawka, gadka, mi to nie obchodzi. Ja po prostu cieszę się z polowania. A teraz jeśli wybaczysz... Nakarmię resztki, nakarmię moje psy resztkami swojego świata. Zjedzą go w jednym ugryzieniu. Jakby ich żołądki to były czarne dziury, haha. Mam nadzieję, że jesteś tak zły w palowaniu, jak w swoich żartach. Nieważne. Niedługo zrozumiesz moje żarty. No, brać go, trzeba brać go. Szczek. Dobra. Starcie z bossem. Jak on ma? Aha. Obrażenie zwiększono 100% i 30% maksymalnego życia uleczonego po śmierci sojusznika. Aha. Wypełnia pasek ataku psów o 50% zamiast drugiego ataku. Aha. I zmusza bohatera do atakowania kogoś innego zamiast niego. Dobra. Może się uda? Może się uda go ubić? Dobra, może. No niestety. A więc dobra, pora się wskrzesić i zobaczyć, jak teraz to wyjdzie. Na pełnej świni. Niestety. A jednak! W ostatniej chwili nam się udało! Nie wierzę w to, ale... wow! Rzeka nas ocaliła po prostu. Tak, chyba nawet tak nazwę odcinek. Zbawienna rzeka, czy coś tego typu. Aha, o! To było takie zabawne. Co... jaka szkoda. Pokonany, tam, zapędzony w kozieluk przez mój własny cel. I zabity. Teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. O, proszę cię. Naprawdę, nie sądzisz naprawdę, że to jest ten moment, kiedy mówię ci,
kiedy uświadamiam sobie o twojej mocy i mówię ci wszystko o... z czystego respektu, czyż nie? Ja tu umieram, wiesz o tym. To nie jest dobry moment na... powiedzmy spowiedź, czy tam na odkrywanie. A poza tym... zabijesz moje psy. Ty... bastard. Ty dupku, tak najlepiej wytłumaczyć. Myślisz... aha. Myślisz, że ja się z tym dobrze czuję? Aha. Nie myl swoich motywacji z moimi. Mam nadzieję, że ty przynajmniej nie masz tego wkurzającego nawyku powracania z powrotem do życia niezranionym, czyż nie? W tym momencie, kiedy nadal żyję... czy kiedy umieram, nowe ciało już zostało dla mnie zrobione. W sercu największej czarnej dziury. Więc tak, będę z powrotem. Nie myśl sobie, że wszystko jest takie proste. Moje polowanie będzie trwało nadal. I nie ma miejsca we wszechświecie, gdzie cię nie mogę wytropić. Nie musisz czynić rzeczy tak skomplikowanymi. Nigdzie nie idę. I nie mam zamiaru się chować. Dobrze, że czuję z tym, że... że wiem o tym, że marnujesz swój czas, walcząc ze mną, zamiast niszczyć inne światy. Słyszę brzmienie rogu i szczekanie moich wiernych psów. Nowe polowanie się rozpoczęło. Nowe polowanie! Ech, ci goście są naprawdę są naprawdę niuansem. Ale dają mi jednak nadzieję. Nie marnowaliby swojego czasu na mnie, gdybym nie był prawdziwym zagrożeniem ich planów. Dobra. I co my tu mamy? Poza oczywiście ściągnięciem. I tak. Bottomless bottle. 6% szans na to, że nie zmarnujemy miksturki, kiedy ją użyjemy. Aha. Bohater ma 60% szans na to, żeby odbić dystansowy atak we wroga, a tutaj... po pokonaniu wroga, twój następny atak będzie zadawał 2 razy pętla dodatkowych obrażeń. Wiecie co? To wydaje mi się najlepsze. I... mógłby zostać i dłużej pętlować w ogóle, ale... zrobiliśmy dużo surowców, możemy odejść, pogadać dialog i na tym zakończymy odcinek. Co się stało? Co to za... zszokowana twarz? Bo prawie zostałem rozerwany. Nadal nie do końca rozumiem, jakim cudem zwyciężyłem. Spokojnie, spokojnie. Wydaje mi się, że nie doceniam samego siebie. Nie, mówię poważnie. Ten łowca... miał czarne dziury jako swoje psy. Wydaje mi się, że potrafiły... połknąć całe planety. A broń tego łowcy. Aha. Gwiazdy za mną znikały po każdym strzale. Z tą całą mocą mógłby zniszczyć całą galaktykę. I nawet wydaje mi się, że zrobił to już parę razy. Nadal naprawdę ja nie rozumiem, jakim cudem ja mogę być godnym rywalem dla niego. Aha. I wydaje mi się, że zaczynam sobie to uświadamiać, że jest to też prawdą w przypadku Lisza i kapłanki. O nie. Nie mów mi, że to bitwa cię złamała. Spójrz, to miejsce zaczyna wyglądać lepiej. Nie możesz się poddać. O czym ty mówisz? To jest tak właściwie trochę na odwrót. Jestem w pełni pewien, że zwyciężymy. To nie jest tylko przypadek. Mam siłę, żeby walczyć z tymi złymi. Żeby walczyć z tym złem. I mam szansę pokonać się. Szansę, żeby go pokonać, ha? Wydaje mi się, że szczęście jest po twojej stronie. Dobra.
Dostaliśmy parę rzeczy. I w tym oto momencie możemy coś zbudować. Między innymi mogę nareszcie postawić coś takiego. Pomimo, że zmarnujemy dużo strasznie materiałów na to. Jestem tego świadom, ale zaczynać z ekwipunkiem odpowiednim dla klasy, moim zdaniem będzie tego warte. Blasted my furnace, nie umiem się tego do końca przetłumaczyć. Wiem, że chodzi coś o piec i tak dalej. Kiedyś byłem zwykłym chłopcem pokładowym na pokładzie. Po prostu jakiegoś tam statku. Jakiegoś coś takiego. A teraz jestem prawdziwym kapitanem statku kowali. Bojowego statku kowali. Yo, ho, ho! Teraz to moja kolej, by dopilnować tego pieca. Dobra. Możesz spodziewać się dużej ilości dostaw ode mnie. Tak, po prostu, bo nie chcę mi się tego wszystkiego. Teraz za każdym razem, kiedy będziesz wyruszył na ekspedycję, twoja dostawa będzie pełna broni. Dobra, udało się i... To tyle? Serio, to tyle? Spodziewam się, że będzie więcej ulepszeń, jeśli chodzi o to. Wiecie, nie mówię, że to jest kwestia tego, żeby wiecie, cokolwiek, ale... Bardziej mi chodzi o sam sobie fakt, że po prostu dostałem... Już skończyłem ulepszać ten budynek całkowicie i mamy kuźnię, no idealny przedmiot. I przy okazji rozdział czwarty... Nie wiem, co on przedstawia, ale... Wow. Imponujący widok. Jednak tak czy siak... Wiecie co? Patrząc na to... Nie ma limitu na surowcach i 120% dodatkowych surowców. Wydaje mi się, że to może być już ostateczny rozdział. Ale cóż, jaka jest prawda tego, o tym wszystkim? Jak to będzie wyglądało i w ogóle? Przekonamy się w kolejnych odcinkach. A póki co, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem dalej pod wrażeniem tego, jak dobrze sobie poradziłem dzięki mocy zwykłej rzeczki. I cóż, to by było na tyle, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.